Intro. Oh damn! Dawno się nie widzieliśmy, co? Mam nadzieję, że jeszcze część z Was mnie pamięta. Jeżeli tak, to jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Wow! W końcu do Was wróciłam po tym miesiącu, kiedy znowu nie dodawałam filmików. Ale nie jest to wina mojego lenistwa. Nie, nie, nie. W to mnie nie wrobicie. Pokrótce Wam opowiem tę historię, więc tak. Zaktualizowałam sobie moje oprogramowanie do Maca, czyli do OS X Yosemite i po prostu zaczęły się robić takie problemy. Poczytaliśmy coś tam na forach i było napisane, że właśnie przez to nie działa mi internet. To nie była moja wina, że nie miałam internetu, tylko właśnie przez to, że Apple coś zrąbał. Więc tak naprawdę nie była to moja zamierzona... że teraz mi się nie chce, nie będę dodawać filmików, mam Was gdzieś. Nie. Aczkolwiek znalazły się już osoby, które właśnie tak pomyślały i pod moimi filmikami zaczęły się pojawiać komentarze w stylu: chcesz suby, lajki, kasę, a filmiki co miesiąc wyrzucasz, lol. Wiem, że się narażam na hejty, ale taka prawda. No i tutaj bardzo mądry Wojtek napisał, że mają poczytać na fanpage'u, bo nie miałam internetu. I właśnie takich moich widzów kocham, bo uważam, że jeżeli ktoś mnie ogląda i lubi mnie, to powinien zalajkować mój fanpage. Tak, reklama. Nie mogę Wam na YouTubie napisać, o sorry, nie mogę wrzucać filmiku, bo się nie da. Więc na fanpage'u zawsze Was informuję, jeżeli są jakieś kłopoty, więc musicie tam zaglądnąć. Co dużo więc. Jak widzicie, jest jakieś dziwne tło, w ogóle tu są jakieś piękne obrazki mojej siostry, to jest jakiś bałagan, ale to też nie jest moja wina, ponieważ to nie są moje rzeczy, tylko rzeczy mojej starszej siostry Ali, z tego względu, że ma remont w swoim pokoju i musiała tutaj je wszystkie przynieść i chciałam, żeby chociaż raz w życiu ktoś pomyślał, że mam porządek w pokoju, ale niestety tak być nie może. Jeżeli chodzi o moje życie i o to, co się u mnie działo przez ten ostatni miesiąc, kiedy mnie tutaj nie było, to jest tak, jakbym przez miesiąc w ogóle nie żyła. W ogóle to jest taka śmierć w internecie. Serio. Ale tak sobie myślą niektórzy potem tak: wow, to ja już nie pamiętam, jak to wygląda. Serio, to jest jakaś masakra, porażka. Co mogę Wam powiedzieć? Zaczęłam grać w hokeja na trawie. Niestety 3 tygodnie później dostałam szlaban na treningi. Dziękuję Wam, moje kochani rodzice. Mam nadzieję, że jakoś ASAP wrócę na boisko. Grałam już jednego mecza. Żadnej akcji nie zepsułam. I to wcale nie wina tego, że ani razu nie miałam piłki przy kiju. Nie! Nie, nie śmiejcie się! Jeszcze kiedyś zobaczymy, jak będę, kurde, najlepsza w Polsce. Nie no, wiecie, ja tam jestem dobrej myśli, jeszcze mi się nie znudziło i bardzo chcę iść na te treningi, więc jest jakiś plus, że się ruszam, że dbam o siebie, Garmier. Jakoś tak wzięłam się za siebie i mi się to podoba. Dlatego jeszcze sobie chodzę do Iskry, tańczę sobie hip-hop i też mi dobrze idzie. Przypomniało mi się, że miałam nagrać odcinek hejtujący moją instruktorkę kochaną. Jeżeli to ogląda, to pewnie się ze mnie śmieje. Nie, ja wychodzę. Dobra, żartowałam, nie zostawiłabym Was. O, wiem, o czym Wam muszę powiedzieć. Jezu, przypomniałam sobie. A więc tak, macie wszyscy TVP Polonia? Nie? To jak najszybciej sobie załatwcie. 12 listopada, czyli w środę o godzinie 20:41:05. Co? O godzinie 21:45 właśnie na TVP Polonia będzie program Polonia w Komie, w którym ja wezmę udział. Jeżeli chcecie zobaczyć, o co chodzi, to właśnie w środę musicie oglądać koniecznie o 21:45. Patrzcie, jakie mam ładne zapałki. Ogień. Z takich jeszcze spraw, co bym Wam mogła powiedzieć, to nie wiem, czym Wam się mam pochwalić. Tym, że jestem wiceprzewodniczącym szkoły, albo tym, że w ciągu dalszym jestem taka piękna. O, masakra. A, wiem, miałam Wam podziękować za 10, a właściwie 11 tysięcy już ponad widzów na moim kanale. Jednak oczywiście w ramach tego, że nie miałam internetu, to filmiku żadnego dodać Wam nie mogłam. Chciałam, wiecie, zrobić coś takiego fajnego, a nie stać przed kamerą i o, dziękuję Wam, że ze mną jesteście, naprawdę dziękuję. To jest takie super.
Wiecie, bo to jest takie bez uczuć, takie bez sensu. Chciałam zrobić coś fajnego, żebyście się mogli pośmiać, ale niestety musimy czekać do kolejnej okrągłej liczby, także subskrybujcie, żeby szybciej to było. Tak, 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 sub, sub, sub. A chciałam wam też pokazać moją taką fajną ścianę, która tam jest, ponieważ mam tam kilka fajnych obrazków od moich fajnych ludzików. Także zobaczcie teraz sobie te obrazki, bo są naprawdę bardzo ładne. Co tak naprawdę jest całkiem normalnie w moim życiu. Dosłownie moja głowa jest tak przepełniona szkołą, nauką. Jeżeli mielibyście jakieś sugestie, jakieś pomysły, tematy na filmiki, które mogłabym zrobić, to podsyłajcie mi je koniecznie albo na Facebooku, albo w komentarzach. Nie będę was już dłużej zanudzać gadaniem o moim życiu, jakie to ono jest wspaniałe, jaka to ja jestem piękna i w ogóle. Możecie mi napisać, co u was, jak w szkole, ponieważ bardzo chętnie czytam wszystkie komentarze i to, że nie odpisuję na wszystkie, nie znaczy, że ich nie czytam, ponieważ każdy komentarz jest przeze mnie czytany. Mam nadzieję, że niedługo się znowu zobaczymy i że znowu nie będzie takiej długiej przerwy, bo osobiście strasznie bym chciała częściej dodawać filmiki, ale to po prostu nie jest możliwe. Żegnam się teraz z wami. Do zobaczenia as soon as possible. See you niggas i pa! Ale się znowu podjarałam, ten Boże Święty. Ładuj się, ładuj się, ładuj się. Dun 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 d